kolor fioletowy zwiastuje nowe zaproszenie, nowe wyzwanie. To jest wyzwanie, zaproszenie, przynaglenie, abyśmy dali się wciągnąć razem z całym Kościołem jeszcze raz i na nowo na drogę ku pasrze, ku korzeniom naszej wiary, naszej tożsamości, naszej siły i naszego pocieszenia, naszej wewnętrznej radości. Idziemy razem w stronę krzyża, w stronę męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Przez 6 etapów, przez 6 przystanków, 6 niedziel Wielkiego Postu, aż znowu dotrzemy do najpiękniejszego tygodnia i najpiękniejszej nocy, która zwiastuje i utrzymuje dla nas żywe świadectwo o tym, że śmierci nie ma, że życie zatriumfowało, że Bóg nas kocha miłością zmartwychwstałą. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, a przebywał na pustyni 40 dni, kuszony przez szatana, i był ze zwierzętami. Aniołowie zaś mu służyli. Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Oto słowo Pańskie. Niech słowa Ewangelii zgładzą nasze grzechy. Dzisiaj Jezus przychodzi na początku Wielkiego Postu z tym słowem, które oby do nas dotarło, a oby stało się głosem od samego Ducha Świętego. Czas się wypełnił, to znaczy nie ma już czasu. Już nie ma na co czekać. Pamiętacie, rok temu zaczynaliśmy Wielki Post zupełnie nieświadomi tego, co nas czeka. Wróciłem z Irlandii z takiego pięknego spotkania z rodzinami. Potem także prowadziłem dzień skupienia dla kapłanów w Dublinie. Potem przyjechałem do Polski, a tu nagle dowiadujemy się, że epidemia dotarła do, choroba dotarła do Europy, do Włoch, potem do nas. Już ten Wielki Post był zupełnie inny. Nie mogliśmy się spotykać. 5 osób tylko na liturgii dopuszczone. Bogu dzięki, że mieliśmy piękną monstrancję, która przyjechała do nas na tydzień. Monstrancję z Medjugorja, z pięknym Chrystusem, śliczną hostią konsekrowaną w środku, i ona została przez cały Wielki Post z nami. To było pocieszające, że przynajmniej tyle mogliśmy Kościół zachować przez te wszystkie dni tamtego Wielkiego Postu, trudnego, zaskakującego, takiego smutnego, otwarty. Niektórzy ludzie przychodzili, umawialiśmy się na różne pory dnia, czy przed południem, czy po południu, na to, żeby móc udzielić Komunii Świętej. W taki sposób przechodziliśmy tamten Wielki Post, Wielki Tydzień, Triduum Paschalny, przy pustym kościele, przy kilku osobach, które były wtedy tu obecne. A teraz rozpoczynamy drugi Wielki Post i trochę jesteśmy w innym miejscu, ale cały czas nam towarzyszy lęk, cały czas nam towarzyszą obawy, niepewności, dyskusje na temat samej epidemii, na temat jej rozmiarów, na temat jej pochodzenia, na temat skuteczności czy nie szczepionek. Ale w każdym razie jesteśmy w tej samej atmosferze. Też nie możemy wziąć pełnego oddechu, nie możemy robić, co nam się podoba. Cały czas jeszcze online, na dystans, zamaskowani. Pomyślałem sobie, ile jeszcze takich wielkich postów będziemy przeżywać. A potem pomyślałem sobie, ale ile w ogóle jeszcze wielkich postów mamy?
Kto wie? Na tych 23 parach chromosomów, które mamy w naszym ciele, gdzieś tam na jednym chromosomie jest umieszczona data przydatności każdego z nas. My jej nie znamy, ale przyjdzie czas i każdy będzie miał swoją osobistą paschę, czyli przejście. Dlatego dzisiaj Chrystus przychodzi, żeby nam pomóc żyć w sposób świadomy, w sposób jak pełny, jako realiści. Chrześcijanin jest realistą, to znaczy dzięki Chrystusowi, dzięki oparciu o miłość Boga uczy się tego, żeby żyć mocno oparto o ziemię. Nie jesteśmy marzycielami, nie jesteśmy ludźmi, którzy uciekają w jakąś bajkę, jakąś ideologię. Dla nas religia nie jest opium dla ludu, dla nas wiara jest czymś, co nam pomaga przyjąć życie, skonfrontować się z nim. Przyjąć także Boga, który mówi poprzez różne wydarzenia, okoliczności, te pozornie także czasami złe, bolesne, niekorzystne. Chrześcijanin jest dzięki swojej wierze mocno oparty o ziemię. Stąpa świadomie po tej ziemi, ale już jego nadzieja, jego głowa, jego serce jest już tam. Już ma dostęp do życia wiecznego, do nieba. Boże, jak ciężko się żyje, pomyślcie na chwilę, jak ciężko się żyje ludziom, którzy nie mają wiary. Tak jakby im się niebo zatrzasnęło nad głowami. Przeżywają taką niedzielę jako kolejny dzień. Zauważam, że coraz więcej, coraz częściej przejawów tego w mojej małej miejscowości, gdzie wracam czasami do mojego rodzinnego domu, bloczku takiego, to niedziela, to bardzo często słychać, że ktoś jeden wykonuje jakąś pracę, ktoś drugi remont, ktoś trzeci wierci. Nawet w drugi dzień Bożego Narodzenia, cały dzień drugi Bożego Narodzenia to było jedno wielkie wiercenie, szlifowanie, piłowanie. Ludzie tracą sens świętowania. Jeśli nie ma życia wiecznego, jeśli nie ma świętości, jeśli nie ma Boga, to co zostaje? Zostaje tylko taka krzątanina, takie życie, które zamienia się w powolną, smutną wędrówkę między porodówką a cmentarzem. I ludzie wtedy wkładają maksimum inwencji, maksimum fantazji, maksimum pieniędzy w to, żeby sobie tę wędrówkę jakoś urozmaicić, osłodzić, żeby się znieczulić. My natomiast jesteśmy zaproszeni przez Chrystusa. Oto Chrystus dzisiaj znowu nam podarował drogę paschalną. Przyciąga nas ku sobie. Chodź, nie bój się. Poprowadzę cię do źródeł twojej wiary, które dadzą ci moc, dadzą ci siłę, dadzą ci pokój wewnętrzny. Wyrozumiałą łagodność także wobec ludzi, wobec ich charakteru, wobec wyzwań, wobec ograniczeń. Czas nie jest łatwy, dlatego potrzebujemy, abyśmy sobie wzięli do serca to słowo dzisiaj od Chrystusa. Czas się wypełnił, nie ma czasu. Nie ma co odkładać na przyszły rok, czy za 2 lata, za 3 lata pewne rzeczy. A skąd wiesz, czy będziesz żył? A skąd wiesz, czy będziesz dysponował pełnią możliwości twojego mózgu? Przecież my tego nie wiemy. A dzisiaj jesteśmy tutaj. I dzisiaj możemy korzystać, napić się łaski ze źródła. Siostra Emanuela, ta, która w Medjugorje posługuje, ona często mówi, że jesteśmy tacy dzisiaj ukrzyżowani między dwoma złoczyńcami. Jeden złoczyńca nazywa się wczoraj, a drugi złoczyńca nazywa się jutro. I ciągle jesteśmy ciągnięci albo w jedną, albo w drugą stronę. Albo człowiek żyje przeszłością. Pamiętacie, jak to byliśmy młodzi? Dzisiaj brałem udział w telewizji publicznej w takim quizie. Giganci historii. Zostałem, Boże, chroń królową, zaproszony jako ekspert w dziedzinie rewolucja obyczajowa i seksualna 68 roku. O hipisach, o długich włosach, o wielkości nogawek w spodniach. A propos, pamiętacie, jaki był pierwszy koncert rockowy w Polsce? Kto przyjechał? O takie rzeczy.
Jesteśmy zaproszeni do tego, żeby przyjąć to, żeby żyć dzisiaj. Wczoraj już do nas nie należy. To, jakiej muzyki kiedyś słuchaliśmy, co nas kształtowało, jakie mieliśmy kiedyś upodobania. Były piękne rzeczy, były być może straszne rzeczy, ale one już do nas nie należą. Już mamy je za plecami. Czasami też ten drugi złoczyńca nas nieustannie ciągnie, nasze myśli, naszą wyobraźnię. Co to będzie jutro? Siedzisz teraz i ja tu mówię, a ty sobie myślisz, Boże, jutro mam do załatwienia tyle spraw. Nieprzyjemna rozmowa, trzeba jechać na budowę, jakieś plany, jakieś sprawozdanie musisz złożyć jeszcze dzisiaj. Jakaś wizyta, może u lekarza, może badanie, nie wiadomo co i ciągle. Albo sobie planujemy coś, marzymy sobie, kiedy to będzie następny długi weekend, ile jest teraz, w tym roku wypada wolnych dni. I ciągle odrywamy się od rzeczywistości, żyjemy marzeniami, żyjemy planami. Dlatego Chrystus pomaga nam, żyj teraz, w tym momencie. Nawracaj się i uwierz w Ewangelię. Jeden biskup to mi przypomniał w tym tygodniu też operator filmowy, z którym się spotkałem. I nawet zapytał mnie, co ksiądz myśli na ten temat, bo usłyszał, że w środę popielcową jeden biskup polski powiedział, że Wielki Post służy do tego, żebyśmy mogli sprzeciwić się pompowaniu naszego ego, naszego ja. Pomyślałem sobie, Boże, jaka genialna myśl. Jaki był natchniony ten biskup. Bo to przecież jest nawiązanie do pięknej, głębokiej katechezy wczesnochrześcijańskiej, która mówiła o tym, ojcowie przestrzegali, że są różne rzeczy, które nas oddalają od Boga. Wódka, narkotyki, seks, pieniądze i tak dalej. Są te rzeczy takie ewidentnie złe. Jakieś złe układy, grzechy, konszachty, ale przestrzegali przed najbardziej niebezpiecznym i najbardziej subtelnym mechanizmem, który nas może przez lata trzymać oddalonymi od Chrystusa. Jesteś tu, ale Mu nie ufasz. Jesteś tu, ale Go nie słuchasz. Co takiego jest, co powoduje dystans wobec Pana Boga, że nie jesteśmy Mu w stanie powiedzieć, oto jestem. Dlaczego nie jestem w stanie dzisiaj usłyszeć jako czegoś dobrego, nawróć się. Bo diabeł powoduje w nas nieustanne pompowanie własnego ja. Możesz, dasz radę, masz możliwości, masz talenty. Cały czas nas podrzuca do góry. Albo z jednej strony nas pompuje, żebyśmy się czuli lepsi niż jesteśmy. I to jest potem powodem nieporozumienia, bo inni widzą mnie w inny sposób i nie rozumieją, dlaczego czuję się panem, królem i cesarzem na tej ziemi. I dlaczego każde słowo ma być respektowane i nie wolno mnie skrytykować i nie wolno mi postawić stop i nie wolno mnie wyśmiać i nie wolno użyć ironii wobec mnie, od razu histeria, od razu atak złości. Albo czasami nas diabeł podbije po to, żeby potem w łeb pacnąć i potem leżysz płasko jak żelazko. I trzeba jakiegoś antydepresanta szukać albo butelki pocieszycielki, bo taką krzywdę mi zrobili. I można przeżyć ten Wielki Post na zasadzie dobrego skrzywdzonego, no po raz kolejny. Tak życie z nami się źle obchodzi, a my przecież zawsze chcemy dobrze. Jezus idzie na pustynię. Zawsze w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu słyszymy tę Ewangelię o pokusach Jezusa na pustyni. Przy czym dzisiaj jest pewien wyjątek. Słyszymy wersję najkrótszą. Tę przekazano nam przez świętego Marka Ewangelistę. Święty Mark, w odróżnieniu od innych Ewangelii, nie koncentruje się na analizowaniu pokus, tylko zwraca nam uwagę na coś innego, na to, że Jezus poszedł na pustynię na 40 dni, żeby walczyć w naszym imieniu. Pamiętam 2 lata temu, jak byłem ostatni raz w Ziemi Świętej z pielgrzymką i pojechaliśmy właśnie na Górę Kuszeń, na tamto miejsce. To jest miejsce, które kiedy to był koniec września i tam było około 40 stopni, a co jest w pełni lata. Sucho się robi wszędzie i wystarczyło tylko wejść, no trochę,
tyle, co na czwarte piętro w Galerii Mokotów. Żeby tam dotrzeć do miejsca, gdzie jest klasztor prawosławny, do tego sanktuarium kuszenia Jezusa, już niektórzy zaczęli mdleć. I była taka kochana, cudowna mniszka prawosławna, która nieustannie podchodziła do nas i syciła nas wodą, świeżą, taką zimną. Ona wiedziała, że trzeba nas ratować. Człowiek tam wtedy zaczyna umierać. A kiedy zaczyna się robić słabo, no to nagle jedna, druga osoba, która więdła, to dostawała ataku paniki, palpitacji serca. Wydawało się, że tam jedna trzecia z nas umrze. No taka jest pustynia. Pustynia to jest walka, to jest brak życia. To jest cios w egzystencję. Jezus idzie tam na pustynię i tam spędza 40 dni. I to, na co dzisiaj zwraca uwagę święty Marek Ewangelista, że Jezus poszedł w nasze miejsce tam walczyć ze zwierzętami i z demonem. To spędzenie 40 dni ze zwierzętami na pierwszy rzut oka wydaje się czymś sympatycznym, no bo jesteśmy generalnie miłośnikami zwierzątek. Zwłaszcza jeśli są takie puszyste i futerkowe i jeszcze się uśmiechają. Od zawsze człowiek żył razem ze zwierzętami. To nie tylko dzisiaj mamy ochotę, żeby mieć chomika, pieska, kotka. Ale kiedyś na przykład w moim domu rodzinnym, gdzie mieszkali dziadkowie na wsi, to domy były tak budowane, że była sień, była kuchnia, z jednej strony była izba, a z drugiej strony była stajnia. Ludzie mieszkali całe życie ze zwierzętami. Ze świnką, kurkami, królikami, cielętami, krowami. Dzielili się opłatkiem na Wigilię. Były specjalne opłatki dla zwierząt. To było coś naturalnego, no, normalnego żyć ze zwierzętami, ale co jest takiego szczególnego w tym, że Jezus idzie 40 dni spędzić ze zwierzętami i z demonem? Że poddaje się pewnej formie utrapienia. Otóż zwierzątka w większości same w sobie są sympatyczne, zwłaszcza te udomowione. Oczywiście do tej pory nie spotkałem jakiegoś bojownika praw zwierząt, który by się wstawił za wirusem albo za biednym kornikiem. Tutaj nikt się nie wstawi za nimi. Nikt nie lubi takiego kornika. Tak samo jak nikt nie lubi biednego mola. Ale to już pomijając to, zwierzęta w Piśmie Świętym bardzo często są odzwierciedleniem najgorszych ludzkich cech. Służą nam za zwierciadło. Jest taka scena w Iliadzie Homera. Homer pisał swoje dzieło na 10 wieków przed pojawieniem się Chrystusa i tak dużo rzeczy wyprorokował. I jest taki szczegół, jest taki epizod, kiedy docierają bohaterowie do wyspy Aja. I tam jest kobieta, która się nazywa Kirke, która jest czarownicą. Ona tam rządzi na tej wyspie. Przy czym ma pewną taktykę. Mianowicie zaprasza wszystkich, którzy przybywają do niej na kolację, na ucztę i w czasie tej uczty, podczas gdy przygotowuje tym ludziom jedzenie, zamienia ich w zwierzęta. Każdego zamienia w zwierzę, które mniej więcej odpowiada jego najbardziej paskudnej cesze, charakteru. Ja już się długo zastanawiałem, gdyby mi się tam trafiło być zaproszony na tamtą kolację, w co by mnie ta Kirkę zamieniła. Właśnie w tym sensie zwierzęta reprezentują nasze najgorsze cechy. Że być może kogoś z nas by zamieniła w jakiegoś jaszczura, bo jesteś tak nie do zniesienia, taki złośliwy jak jaszczur. Tylko język lata jak łopata. Być może kogoś innego by zamieniła na papugę. Ciągle mówisz o tym samym, ciągle to powtarzasz. Być może kogoś innego by zamieniła na żmiję albo węża. A propos tego, co nosimy nieraz w torebce, w portfelu czy w kieszeni. Kogoś by zamieniła w niedźwiedzia, bo cały czas masz taką minę. Kogoś innego w byka albo tura, bo cały czas chcesz być najważniejszy. Zwierzęta w tym sensie nieraz służą jako lustro, jako zwierciadło naszych najgorszych cech. Co
Co to oznacza? Że Jezus zdecydował się pójść na pustynię, wyprowadził na pustynię zwierzęta i pociągnął za sobą demona. To znaczy, że chce pociągnąć za sobą to wszystko, co niszczy nasze życie. Skierować na siebie. I dlatego, żebyśmy to lepiej zrozumieli, dzisiaj dostaliśmy słowo o potopie, o Noem. To słowo pojawia się w pierwszym czytaniu i powraca w katechezie świętego Piotra z drugiego czytania. Przy czym Piotr mówi o uratowaniu tylko 8 ludzi. Dzięki Noemu i dzięki jego zaufaniu i dzięki temu, że zdobył się na wybudowanie arki, tak jak Bóg go o to prosił. Historia Noego jest niesamowita, bo to jest historia potopu. W tym potopie zginęło bardzo dużo ludzi, cała ludzkość, uratowało się tylko 8 osób. Prawdopodobnie, kiedy otworzymy Księgę Rodzaju, to zobaczymy, że Bóg smuci się nad ludzkością. Smuci się z tego powodu, że zobaczył, jaki jest sposób życia ludzi. Bóg wiedział, że potop to jest coś nieuniknionego. Że to jest konsekwencja ludzkich decyzji, ludzkiego charakteru, ludzkich grzechów, na które ludzie przestali zwracać uwagę. Doprowadzą się do katastrofy. Zmiecie z ich życia wszystko to, co sobie nagabują, przygotowują. To jest konsekwencja ludzkich decyzji. I dlatego, kiedy mówi Pismo Święte, kiedy Bóg spojrzał na ludzkość i zobaczył, że zobaczył ich postępowanie. I w tym postępowaniu, dokładnie mówi Biblia Hebrajska, zobaczył, że ludzie się wzajemnie rabowali. Hamec, rabunek, rabowali się. Można się rabować ze stanu posiadania, można się rabować nawzajem z pieniędzy. Ktoś ci ukradnie pieniądze odłożone albo opędzluje ci konto w banku. Paskudna rzecz. Ale można być obrabowany także z efektów twojego starania, pracy. Można się rabować też nawzajem, jeśli chodzi o godność, o szacunek. Odzierać się z szacunku, używać wobec siebie brutalnych, złych słów. To czasami jest gorsze niż pięść. Można się rabować wzajemnie z poszanowania. Na przykład traktować, jeden drugiego traktuje jak przedmiot, jak nic. Bóg zobaczył i zobaczył, że nie ma miłości, nie ma szacunku między ludźmi, nie ma relacji. Wszyscy się od siebie oddalają. Wszyscy się zapadną w pewną przepaść. Widzi wody potopu i dlatego zaczyna przestrzegać ludzi. Ratujcie się, budujcie arkę. I właściwie z tego wynika, że tylko jeden człowiek wziął na serio przestrogę Boga. Ciekawe, ile ludzi, ilu z nas dzisiaj weźmie na serio to, co Jezus mówi. Nie ma czasu. Nawracaj się, wierz w Ewangelię. I dzięki temu, że Noe posłuchał Boga i zbudował arkę, tak jak Bóg mu kazał, z drzewa akacjowego, z zewnątrz i od środka impregnowaną smołą. Dzięki temu uratował siebie i członków swojej rodziny i przedstawicieli także swojego świata. Arka, kiedy przyszła woda, arka uniosła się nad wodami. Ojcowie Kościoła bardzo często porównywali arkę z drzewem krzyża. Chrześcijanin ratuje się, przywiązując się do krzyża. Nawet jeśli będą wielkie wody, a ty przywiążesz się do krzyża Chrystusowego. Kiedy się przywiążesz do Niego, to się uratujesz. Ciekawe też, że słowo arka, po hebrajsku teva, znaczy z jednej strony skrzynię drewnianą, a z drugiej strony znaczy także samo słowo, słowo Boga. Budować arkę, znaleźć, przygotować sobie schronienie, to znaczy wejść w słowo Boga, dać się wciągnąć. Co to może oznaczać? Na tym polega Wielki Post. I dlatego dzisiaj święty Piotr w tę pierwszą niedzielę Wielkiego Postu i w ślad za tym, co sam Jezus nam mówi, nawracajcie się, uwierz w moją Ewangelię. Święty Piotr odsłania Ewangelię, odsłania sens tego, dlaczego Jezus poszedł na pustynię walczyć z twoim i moim zwierzem, twoją i moją bestią, którą mamy w sobie, która nas niszczy, która niszczy nasze życie, nasze relacje z innymi ludźmi. Dlaczego wszystko idzie tak źle? Idzie podjąć walkę z naszym bestialstwem, z naszą surowością,
z naszym niemiłosierdziem, z naszym takim upieraniem się nieraz w złu. Tym, że ciągniemy za sobą latami te same złe cechy i nie chcemy z tym nic zrobić. Chrystus to całe zło, które nas niszczy, które nas rabuje ze wszystkiego. Chrystus tę całą falę, barbarzyństwo, które wychodzi z naszego serca, kieruje na siebie i także kieruje na siebie demona, żeby stoczyć walkę z nimi. Po co? Jezus toczy na pustyni walkę o twoją i moją relację z Bogiem. Bo to jest to, co jest najważniejsze w życiu. My o tym niestety dzisiaj stajemy się społeczeństwem, które usypia w dobrobycie. I zapominamy o tym, że to, co jest fundamentalne dla życia człowieka, to jest skąd pochodzi, dokąd zmierza, kto cię ratuje, kto cię ocala. Jednym z najbardziej wykluczonych słów z naszego życia, pojęć, którymi przestajemy się przejmować i przestajemy nimi operować, to jest zbawienie. Kto mnie wybawi? Kto jest moim wybawicielem? Dlatego Jezus Chrystus to wszystko ściąga na siebie, żeby podarować nam na nowo relację z Bogiem. Zobaczcie, to dzisiaj jesteśmy czasami doprowadzeni do absurdu. Jeśli jeszcze ktoś bierze na serio, że istnieje Wielki Post, być może tutaj niektórzy z nas także myślą w ten sposób, to próbuje sobie zagospodarować Wielki Post jako okazję do tego, żeby pozbyć się oponki z brzucha. Albo żeby trochę kilogramów stracić. No to jest najważniejsze. Pochrzanił nam się Wielki Post z dietą i zdrowie ze zbawieniem. A w niektórych miejscach to ludzie rzeczywiście już schodzą na manowce. Na przykład w tym roku w kościele niemieckim zostało zaproponowane duszpasterstwo kartofla. Nie wiem, czy słyszeliście. Słynne to jest. Pomysł na przeżycie Wielkiego Postu. Idziemy, żyjemy w czasach ekologii, ratowania Matki Ziemi, doceniania tego, co Matka Ziemia nam daje. Więc na początek Wielkiego Postu można zgłosić się do swojej parafii, pobrać kilka kartofli, przedstawicieli różnych gatunków tego kartofla i potem odpowiednio użyć w domu doniczki albo skrzynki, posadzić i codziennie w ramach właśnie drogi wielkopostnej będziesz otrzymywał czy otrzymywała instrukcję, co robić z tą sadzonką. Jeśli zapomnimy o swoim własnym grzechu, jeśli zapomnimy o demonie, jeśli zapomnimy o tym, że ten świat jest straszny dlatego, że nasze serce jest zainfekowane, i stąd wychodzi z naszego serca, wychodzi wiele bestii, wiele ze zwierzęcenia, no to wtedy zostaną one tylko kartofle, fasolka, dbanie o dietę, czyli próbowanie urozmaicenia sobie drogi życiowej między porodówką a cmentarzem. My żyjemy nie dla cmentarza, my żyjemy dla zmartwychwstania, dla życia wiecznego. Dlatego święty Piotr dzisiaj, idąc za Jezusem Chrystusem, mówi: popatrz, Chrystus stoczył jeszcze drugą bitwę, nie tylko na pustyni, w naszym imieniu, ale stoczył ją także na krzyżu. I dzisiaj u świętego Piotra słyszeliśmy to, że Chrystus umarł na krzyżu, oddał za nas swoje życie, sprawiedliwy za niesprawiedliwych. Po co? Aby nas do Boga przyprowadzić. W Duchu Świętym został wskrzeszony z martwych. I w Duchu Świętym nawet poszedł, żeby głosić dobrą nowinę tym, którzy duchom przebywającym w więzieniu. To się odnosi do zstąpienia Chrystusa do otchłani. Czy Chrystus idzie nawet poruszyć, ożywić tych, którzy stracili nadzieję, którzy nie mają już żadnej perspektywy wyjścia ze swojego życia. Piekło. Piekło to inni. Piekło to samotność? Piekło to jest stan mojej psychiki? Piekło to jest moje życie bez wyjścia, bez smaku? Piekło to jest tylko dieta i żywienie? Chrystus dzisiaj przynosi nam Ducha Świętego, żeby nas ożywić. Popatrz, Chrystus na krzyżu także stoczył walkę, ściągnął na siebie wody potopu. Ściągnął na siebie całe bestialstwo, demona. Stoczył walkę po to, żeby nam na nowo podarować relację z Bogiem. Bo to, co czyni z naszego życia
życie ludzkie, życie odkupione, życie sensowne, to jest relacja z Bogiem. Kochaj Boga, a dzięki temu będziesz kochał siebie i będziesz szanował także innych ludzi, będziesz umiał przebaczyć, będziesz miał w sercu pokój i będziesz miał w sercu łagodną wyrozumiałość, właśnie to, czego nam brakuje. I będziemy mogli wreszcie otrzymać pomoc, jeśli chodzi o naszą nerwicę lękową, żebyśmy się przestali bać i żebyśmy mogli na nowo iść naprzód wpatrzeni w naszego zwycięzcę, tego, który nas naprawdę kocha. Chrystus na krzyżu wygrał dla nas i objawił miłość, która jest zmartwychwstała, wskrzeszona. Dzisiaj nawrócić się, to znaczy przyjąć tę miłość. Pozwolić, że ta miłość wyniknie w nas. Przeniknie nas na nowo, zainspiruje, poruszy, otworzy nam perspektywę, otworzy oczy. Thank you.